Jest 24 marca. Wczoraj Holandia zaostrzyła przepisy dotyczące poruszania się, ogólnie życia w związku z tą epidemią całą wirusa pieprzonego. Podstawa tego to jest tak, żeby podstawa tych przepisów nowych jest to, żeby zachować odpowiednią odległość od siebie, nie poruszać się w odległości mniejszej niż 1,5 metra. W zakładach pracy muszą być tak przygotowane stanowiska pracy i w ogóle takie tak stanowiska pracy zarówno podczas roboty, jak i podczas przerw, żeby nie przebywało ze sobą za dużo osób, żeby ta odległość była też zachowana. I u nas to samo jest zrobione. Dzisiaj rano przyjechaliśmy do pracy i na kantynie była kartka powieszona przez szefa, że właśnie o te 1,5 metra i że na kantynie ma przebywać nie więcej niż 4 osoby podczas przerwy. My chcieliśmy podzielić się tutaj. Jedna grupa idzie na przerwę, 15 minut potem idzie druga grupa, no i po nich jeszcze jedna, bo akurat 3 grupy wychodzą dzisiaj wyjątkowo. No u nas dużo pracowników nie ma, także to jest do załatwienia. Zastanawiam się, jak to jest zrobione w firmach, gdzie pracuje sporo osób. To na przykład jest Bergen op Zoom, zakład Filipa Morrisa, a ta od firmy tytoniowej, i tam naprawdę teraz pracuje sporo osób na różne zmiany. Zastanawiam się, jak to jest tam wymyślone. No oprócz tego nie można spotykać się w dużych grupach. Grozi to nawet karami, zdaje się, że do 400 euro. Oj, przyciąłem rękę. Do 400 euro na osobę. A w zakładach pracy, jeżeli właściciel firmy nie dostosuje się do tych nowych warunków, może dostać karę nawet do 4000 euro. Także troszkę się tutaj sprężyli w tej chwili. Ale to jest zdecydowanie za późno. No, wcześniej z wypowiedzi premiera wynikało, że na razie nie będą zaostrzać. Ja tak zrozumiałem, nie? Bo selekcja naturalna jest skazana, nie? No, dla mnie to bez sensu, nie? Ale zobaczyli, że jest się w tej chwili nawarstwia liczba zachorowań i liczba zgonów. No to postanowili jednak się wziąć za to. A lepiej później niż wcale. No, granica jest otwarta jak na razie, z tego co wiem. W planach chyba nie ma zamknięcia, ale to też, mówię, może być z opóźnieniem. Co tam jeszcze? Coś tam jeszcze miałem mówić? Miałem. Pracujemy normalnie tutaj. To liście tniemy. W tej chwili w szklarni małej i szklarni średniej usuwane są liście, które są rzucane między rurkami. Zawsze był odkurzacz do odkurzania. Ten odkurzacz się zrąbał. Nie wiem, chyba już nie jest do odzyskania. No to 4 osoby zbierają liście do koszyków. Koszyki, z koszyków są one wyrzucane do kontenera i wywożone to wszystko jest na dwór. Tak, trochę przerąbana robota. I mi się wydaje, że w tej chwili już tego odkurzacza nie kupi, bo jak ktoś idzie, będzie szło sprawnie, no to szkoda inwestować kasę w coś, co można zamienić na siłę roboczą, ludzką. Jeszcze tych pomidorów za dużo nie ma. Teraz chyba dopiero będzie zrywanie w czwartek. Chyba, nie jestem pewny. Słabo dojrzewają na razie. Ale wszystko przed nami. Ta moja gmina, gdzie mieszkam, jeszcze do niedawna, do przedwczoraj, na tej mapce całej pokazującą, czy są zakażenia, albo jakie ilości zakażeń są w danej gminie. Przedwczoraj nie było w ogóle. Wczoraj, patrzę, już są zaznaczone osoby. Na razie jest, tam są gminy pokazane różnymi kolorami koloru pomarańczowego. No i mocniejszy kolor, tym więcej zachorowań. No u nas jest na razie takie, ten kolor jest bardzo jasny. Nie pamiętam, ile tam tego było. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Byliśmy wczoraj w Jumbo,
a zrobiliśmy już większe zakupy, takie, żeby, już powiedziałem, bo zwykle sobie chodziliśmy codziennie, a my blisko to tam, wiecie, nie? Ale zrobiliśmy wczoraj już większe zakupy, żeby się nie szwendać bez sensu. No taki mamy klimat, taką mamy sytuację. Trzeba się jakoś do tego dostosować. A człowiek się nawet ładną pogodą nie cieszy, bo nie może z niej skorzystać za bardzo, tak? Nie wiem jak tutaj, czy są lasy pozamykane, czy nie, bo słyszałem, że w Polsce lasy już są zamknięte. Ludzie sobie, żeby nie siedzieć w mieście, to jeździli do lasów, nad jeziora i okazało się, że w tych lasach znajdowały się tłumy nad jeziorami. Tutaj też się opinia publiczna wzburzyła, bo zostały pokazane zdjęcia z plaży, nie pamiętam w jakim rejonie Holandii, że ładna pogoda była, no to ludzie też, żeby nie siedzieć w miastach, no to tłumnie wylegli na plażę, na spacerki. Oczywiście widziałem takie zdjęcie, że ludziów jak mrówków. A później może jeszcze coś pogadam. Na razie sobie tnę liście i słucham audiobooków. A nawet zwróciłem uwagę, że nawet w radio, tutaj mamy dzisiaj ten Sky włączony, muzyka jest taka, kurde, prawie że żałobna. Nie ma żadnych jakichś takich przyśpiewek skocznych. Wczoraj robiłem przekaz na żywo na YouTube, który bardzo mi się zresztą podobał, bo bardzo spokojna rozmowa była między nami. I wczoraj tam wypowiadałem się troszeczkę na temat tego, że polska gospodarka dostanie bardzo w tyłek, ze względu, że budżet nie był przygotowany na taki kryzys. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj właśnie wypowiadała się pani minister skarbu dokładnie tymi słowami, że czeka nas poważny kryzys ekonomiczny, w ogóle niespółmierny z tym, co było w 2008 roku, bo wtedy on zaczynał się od finansów. Finanse zawsze można potem jakoś uzupełnić, a tutaj cały świat został sparaliżowany przez wirusa. Także trzeba chyba zapiąć pasa. Dzisiaj dostałem przelew 138 euro za filmiki, za reklamy, wiecie, za zarabianie, monetyzację, przepraszam. No i tak mówię, ja sobie zawsze odkładam to tam gdzieś osobno na koncie, te pieniądze z YouTube'a. Tak mówię, po co ja to robię? Ja wiem, czy one mi się kiedykolwiek przydadzą, ale niech będą, tracą, pieniądz straci na wartości bardzo. Ja chyba dzisiaj skończę gadać, bo temat wirusa tu jest, wiadomo, że tutaj się gada cały czas o tym, no. Ale nie ma co się dziwić.